Cześć wszystkim. Dzisiaj poruszymy temat zmiany nazwy państwa. Jest to wbrew pozorom temat dość istotny, także z punktu widzenia współczesności. Państwa świata czasem zmieniają sobie nazwy, najczęściej z przyczyny, jaką jest transformacja ustrojowa, ale w grę może tu wejść jeszcze szereg innych czynników, takich jak kwestie kulturowe, czy po prostu kaprys władcy. Jednym z tych państw, które w ostatnim czasie zmieniło swoją oficjalną nazwę, jest Eswatini, dawniej określone mianem Suazi. Jakie były przyczyny tej zmiany i czy rodzi ona jakieś istotne konsekwencje? O tym już za chwilę. Zapraszamy. Królestwo Eswatini jest maleńkim państwem położonym w południowej części kontynentu afrykańskiego. Zajmuje powierzchnię 17 300 km2 i jest zamieszkałe przez nieco ponad 1 100 000 osób. Stolica znajduje się w Mbabane. Eswatini nie ma dostępu do morza i graniczy z dwoma krajami: RPA od południa i Mozambikiem od północy. Co ciekawe, jest to jedno z niewielu państw, w których funkcjonuje diarchia, czyli formalne sprawowanie władzy przez dwie osoby. W tym wypadku króla, zwanego Ingwenyama, i królową matkę, czyli Indlovukazi. Dodajmy też, że to jedyny kraj afrykański uznawany de facto za monarchię absolutną. Choć jego konstytucja jednoznacznie wskazuje, że panować tam ma ustrój demokratyczny, to w rzeczywistości niemal cała władza skupiona jest w rękach króla. Funkcje te od 1986 roku niezmiennie sprawuje jego wysokość Mswati III z dynastii Dlamini. Dzięki licznym przywilejom zagwarantowanym m.in. przez konstytucję, monarcha zgromadził pokaźny majątek wyceniony przez magazyn Forbes na $250 milionów. Zgodnie z przyjętymi w kraju zasadami kulturowymi jest także poligamistą. Ma obecnie co najmniej 15 żon. Ostatnią poślubił w 2013 roku, kiedy ta miała zaledwie 18 lat. Niedawno Mswati III zamówił dla wszystkich swoich wybranek luksusowe limuzyny marki Rolls-Royce. Ponieważ król ma tak ogromną władzę, nierzadko korzysta on z niej, realizując dość ekscentryczne pomysły. Jednym z nich jest właśnie przemianowanie swojego państwa. Jak wspomnieliśmy wcześniej, do niedawna zwało się ono Suazi, co nawiązywało bezpośrednio do plemienia z ludów Bantu o takiej samej nazwie, którego członkowie od lat zamieszkiwali jego tereny. Kiedy w 1968 roku kraj utracił brytyjski protektorat, a tym samym stał się niepodległy, kontynuował swoje istnienie pod oficjalną nazwą Królestwo Suazi i tak przez 50 lat, aż do 19 kwietnia 2018 roku. Wtedy to bowiem Mswati III, chcąc uczcić półwiecze suwerenności swojej ojczyzny, wygłosił płomienne przemówienie do swoich poddanych, w którym oświadczył, że od tamtej chwili państwo będzie nazywało się Eswatini, czyli dosłownie ziemia plemienia Suazi. Król nie omieszkał dodać, że ruch ten jest konieczny, aby kraj przestał być mylony ze Szwajcarią, której angielska nazwa Switzerland brzmi łudząco podobnie do angielskiego odpowiednika słowa Suazi, czyli Swaziland. Tak więc w tym przypadku o zmianie zdecydowała fonetyka oraz ceremoniał. Ale czy zabieg ten miał jakikolwiek wpływ na istotne dla państwa sprawy? Faktem jest, że obywatele Eswatini już od dawna posługiwali się nową nazwą, więc spora część z nich zapewne nie doświadczyła tu jakiejś rewolucji. Ale z pewnością decyzja jego wysokości przyniosła wiele zmian formalnych. Zgodnie z wydaną przez króla notą prawną nr 18 przez 2018, wszystkie odniesienia do dawnego Suazi wyrażone w prawie pisanym, umowach międzynarodowych oraz aktach administracyjnych mają być wyrażone i czytane jako Eswatini. No i oczywiście państwo musiało ponieść tu pewne ciężary finansowe, związane na przykład ze zmianą nazwy urzędów państwowych, przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie kraju, czy nawet wyglądem stempli pocztowych. Południowoafrykański prawnik Darren Olivier wycenił łączne koszty przemianowania na $6 milionów. No i na koniec pytanie, czy skoro formalnie Eswatini nie jest już królestwem Suazi, to używanie starej nazwy jest błędem? Wydaje się, że nie. Jeśli bowiem spojrzymy chociażby na rządowe strony internetowe królestwa, to dość szybko zauważymy, że forma Swaziland nadal jest używana. Nawet sama konstytucja tego państwa wciąż posługuje się poprzednią nazwą, choć jak wspomnieliśmy, według noty prawnej jego wysokości powinno się już ją czytać jako Eswatini. Nowa nazwa ma już charakter oficjalny, więc zapewne będzie stopniowo wypierać starą, która wciąż funkcjonuje.
Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że ta z pozoru prosta sprawa, jaką było przemianowanie państwa Swazi na Eswatini, wydała się Wam interesująca. Prosimy Was jak zwykle o podzielenie się swoimi wrażeniami w komentarzach, a także like oraz subskrypcję kanału, jeśli wideo się Wam podobało. My widzimy się już niedługo z kolejnymi materiałami. Cześć! Cześć!